Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, tak jak po tytule filmu widzicie, będzie znowu portret tarotowy kryminalnie. Zajmiemy się, właściwie ja zajmę się, a jeżeli wy macie jakieś pytania albo uwagi, bardzo chętnie, fajnie by było porozmawiać na ten temat. Tej sprawy, o której będę teraz mówiła, o której będę teraz mówić i tej osoby. Zajmę się dzisiaj morderstwem Alicji Baran. Dlaczego akurat ona? Dlatego, że od wielu lat to morderstwo oczywiście jest niewyjaśnione, to znaczy sprawcy nie zostali wykryci, czy jeden sprawca, ale porusza mnie wewnętrznie ta sprawa z tego względu, że Alicja Baran najpierw zaginęła, zgłoszono jej zaginięcie, a potem znaleziono zwłoki w sierpniu 1997 roku. Ja w tym samym czasie, w 1997 roku i również w sierpniu, tuż przed powodzią na Dolnym Śląsku i wzdłuż rzeki Odry, byłam w podobnych okolicach jak Alicja. I kiedy dowiedziałam się o tej sprawie jakiś czas temu, najpierw wzbudził się we mnie strach, że to mogłabym być ja wtedy, ale z drugiej strony, kiedy już poznałam system liczenia portretów tarotowych i obliczyłam portret tarotowy Alicji, to stwierdziłam, że wtedy, w tym czasie i w tym miejscu, czy w tej okolicy, w której ja również przebywałam latem 1997 roku, to nie mogłam być ja, to musiała być Alicja. To brzmi okrutnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale to wszystko wynika z tego, co mam przed sobą, z obliczeń. Alicja Baran urodziła się w 1978 roku, czyli teraz miałaby 40 lat. Urodziła się na Dolnym Śląsku, w Miliczu i po prostu bardzo lubiła podróżować autostopem. W latach 90. to było jeszcze popularne, ja również tak robiłam. I nie było wtedy takiego, wiecie, strachu jakiegoś. Tak jak teraz, atakują nas wszędobylskie media z każdej strony i donoszą o najgorszych wydarzeniach. Wtedy to po prostu była taka pozostałość po latach 70., 80., po prostu podróżowało się jako młodzi ludzie, licealiści, studenci autostopem, bo to było najtaniej. I ja również tak robiłam. Więc Alicja robiła to samo latem, w sierpniu 1997 roku, przed powodzią. To było jeszcze przed powodzią. Powódź na Dolnym Śląsku, to znaczy z Górnego Śląska na Dolny Śląsk, to była jakaś druga połowa sierpnia, natomiast Alicja zaginęła około 19 czy 20 sierpnia, a powódź była zaraz chwilę potem. I jeszcze muszę powiedzieć na wstępie, że nie obliczałam energetyki dnia, w którym zaginęła czy została zamordowana Alicja, tak jak w przypadku Roberta Wójtowicza, dlatego że niejasne jest do końca i policja tego nie ustaliła, jaki to był dokładnie dzień zaginięcia i morderstwa Alicji. Oni przypuszczają, ale nie są do końca pewni. I ja również nie będę bawiła się w totolotka, że to może był ten dzień, tamten dzień. I jeżeli po prostu nie jestem pewna tego, jeżeli policja nie jest tego pewna, to tym bardziej ja. Dlaczego powiedziałam na początku, że to musiała być Alicja, a nie inna osoba, czy nie ja wtedy, w tamtym czasie? Dlatego, że portret Alicji Baran wskazuje na takie właśnie ma wydarzenia, czy ma takie tendencje. Nie będę oczywiście Wam mówić o całym portrecie i o analizie psychologicznej Alicji i o jej konstrukcji psychiczno-emocjonalnej, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że ona ma większość kart na różnych pozycjach tarota, takich bardziej
jakby to nazwać, duchowo-ezoterycznych. Karty Tarota są odzwierciedleniem życia i są w nich arkana wielkie, które mówią typowo o takich fizycznych i codziennych sprawach czy osobach. Na przykład takimi osobami jest cesarzowa, cesarz, rydwan, nie wiem, wisielec na poczęści, powiedzmy, słońce i tak dalej. Natomiast są też karty tarota w arkanach wielkich, które mówią bardziej o duchowej czy ezoterycznej stronie wewnętrznej i życia. To jest właśnie kapłanka, to jest kapłan, to jest wisielec też po części, śmierć i tak dalej, i tak dalej. I Alicja w swoim portrecie tarotowym ma większość kart na różnych pozycjach, właśnie tych bardziej duchowych, nazwijmy to. I bardzo często u niej pojawia się karta kapłanki. Kim jest kapłanka? Kapłanka jest osobą, nie musi być tylko i wyłącznie kobietą w rozkładach tarota, może mówić też o mężczyźnie, ale archetyp kapłanki, ja trochę o kapłance mówiłam w poprzednich moich filmach, w różnych filmach przy okazji, to jest osoba, która wie, ale nie powie. Jeżeli mówi o archetypie kobiety, to jest to kobieta może nie nieśmiała, ale taka, którą trudno zdobyć, bo mężczyzna nie wie, nie jest pewny, czy jej się podoba, czy może odwrotnie. Kapłanka po prostu nie daje znać. Ona ma bardzo bogate życie wewnętrzne i trudno rozszyfrować taką osobę. Jest tajemnicza przede wszystkim, ale nie tajemnicza, bo skrywa jakieś złe tajemnice, chociaż też tak może się zdarzyć, po prostu ona nie dzieli się swoimi przemyśleniami czy swoimi emocjami ze światem zewnętrznym. I dlatego na przykład mężczyznom trudno jest rozszyfrować kobietę, która ma jakieś cechy kapłanki w sobie, czy rzeczywiście podobam się jej, nie podobam się jej, czy mam dalej zabiegać o nią, czy może jej brak reakcji to jest pozytyw, a może negatyw, a może no coś na tej zasadzie. No więc wracając do Alicji Baran, ona ma sporo tych kapłanek u siebie w portrecie, ma także kapłanów, czyli piąty arkan, ma również księżyc, dwa księżyce czy jeden, dwa księżyce. I te miękkie karty, o których mam zamiar opowiedzieć w kolejnych moich filmikach, przeważają u niej, tak? Nie przeważają te twarde, tylko przeważają te miękkie. I to jest ten wniosek, który wysnułam, że to niestety musiało paść na nią. I to jest takie moje wrażenie z całości portretu. Z przyrównaniem do sytuacji, która ją spotkała, to przede wszystkim, i z tego, co widzę przed sobą, jakie obliczenia wykonałam i jakie no, wnioski z tego wyciągam, tak? No i przede wszystkim, dlaczego musiało, czy dlaczego wydarzyło się u niej to, co się wydarzyło, zaginięcie, no i morderstwo. To wynika u niej z kilku pozycji tarotowych. Przede wszystkim najważniejszą uważam, taką linią, która wyznacza to wydarzenie, jest karta wieży na pozycji komfortu karmicznego. Ja o wieży również powiem w kolejnych filmikach osobno, jeśli chodzi o karty twarde, ale na podstawie mojego doświadczenia, bo nie tylko wykonuję tych kilka portretów osób zaginionych czy zamordowanych, ale również morderców, właśnie karta wieży jest wyznacznikiem czy sygnałem, że coś jest nie tak z tą osobą lub z tą osobą wewnętrznie lub z tą osobą w kontekście jej działań. To właśnie karta śmierci. Karta numer 13, Alkan Wielki, śmierci, niezbyt często mówi o śmierci fizycznej, to właśnie wieża częściej ma takie przesłanie w portretach tarotowych. I Alicja ma na pozycji komfortu karmicznego właśnie tą kartę wieży. I kolejną pozycją, o której mogłaby częściowo
mówić ta sytuacja jej zaginięcia i morderstwa, jest misja życiowa i jak tą misję życiową wykonać. Misję życiową ona ma w sprawiedliwości i jak wykonać tą misję ma w karcie księżyca. Jak pracować z tą misją na obecne wcielenie ma kartę świata. Aha, i jeszcze ja omówię to w grupie, te wszystkie karty, tylko jeszcze dorzucę do tego jej pierwszy etap życia, tak od narodzin do około 30 ma kartę głupca. Więc to się składa w taką całość w kontekście tego, co przydarzyło się Alicji. Otóż Alicja została zamordowana nie w okolicy, ani nie w miejscu swojego zamieszkania, tylko po prostu w innej części Polski. O tym mówi karta świata z pozycji 18, jak pracować z misją, czyli poza granicami mojego zamieszkania, czy mojej miejscowości zamieszkania, wydarzyło to, co się wydarzyło. Podbija to karta głupca z jej pierwszego etapu życia, czyli po prostu głupiec jest taki, no to wydarzyło się w latem, ale Alicja, z tego co wspominają jej rodzice czy znajomi, ona była po prostu odważną osobą. Ona nie bała się życia, nie bała się świata, więc głupiec bardzo dobrze pasuje, dobrze koresponduje z tym, także miała cechy głupca w sobie, czyli ona nie bała się wyruszyć latem autostopem nad morze, oczywiście z koleżanką, ale po prostu szwendać się po wybrzeżu polskim, wybrzeżu bałtyckim. Trochę wcześniej w lipcu, czy jeszcze nawet w sierpniu była u swojej siostry w Anglii, też sama, w latach 90. to po prostu raczej tylko były przewozy autokarowe, jeszcze samolotami się nie latało. Także ona nie bała się, tak? Głupiec również się nie boi. Głupiec jest odważny, ciekawy świata i dlatego wyrusza w tą swoją podróż. Nie bierze pod uwagę, czy nawet nie jest świadomy tego, co może go złego spotkać, czy złych stron życia, ogólnie to nazwę, czy nieprzyjemnych stron życia. On po prostu jest ciekawy świata, on chce zdobywać doświadczenie. I dlatego karta świata u niej na pozycji, jak pracować z misją na obecne wcielenie, bardzo dobrze uzupełnia się z kartą głupca z pierwszego etapu życia. Świat jako koniec, ostatni arkan, karta arkan wielkich, a głupiec jako pierwsza karta arkan wielkich, czyli początek, koniec, koniec, początek. Można sobie o symbolice tych kart podczytać, jeżeli ktoś na co dzień nie pracuje z tarotem, ani nie zna archetypów i symboli tarotowych. Dobrze, teraz misja na jej życie razem z pozycją, w jaki sposób mogła wykonać tą misję. Ona ma sprawiedliwość i to jest jedyna sprawiedliwość w jej portrecie. Sprawiedliwość jest kartą twardą i kartą taką czarno-białą, tak? Nie wiem, jak to inaczej wam wytłumaczyć, ja po prostu bardziej i precyzyjniej wytłumaczę to w tym filmiku moim, który dopiero się ukaże, o kartach twardych arkan wielkich. Natomiast księżyc jest kartą miękką. Księżyc jest kartą przede wszystkim emocji, wyobraźni, twórczości itd. Jej misja na to życie, sprawiedliwość, tak jak powiedziałam, czyli sprawiedliwość również w kontekście portretów tarotowych w pewnym sensie jest kartą karmiczną. Nie stuprocentowo kartą karmiczną, ale w podtekście kartą karmiczną. Sprawiedliwość, wyobraźcie sobie zwyczajną sytuację w życiu. Jest jakaś osoba, która niszczy komuś mienie. Nie wiem, samochód rysuje, zbija szybę w samochodzie, cokolwiek. Jest świadek tego wydarzenia, zostaje to zgłoszone na policję i oczywiście jest prowadzone śledztwo i konsekwencją tego śledztwa jest proces sądowy. Karta Sprawiedliwości mówi na takim poziomie najbardziej zrozumiałym, mówi właśnie między innymi o takich sytuacjach. Więc to, że ta osoba wykonała taki czyn zabroniony, czyli zniszczenie mienia, ona odpowie za to, tak? Dostanie pięknym za nadobne. Czyli
ktoś zniszczył komuś mienie, które było ileś tam warte. Policja ma na to świadków, ma na to dowody. Skierowała sprawę za pośrednictwem prokuratora do sądu i sąd wyznacza wyrok, ogłasza wyrok i ta osoba musi w taki sposób odpowiedzieć za ten swój czyn. Albo więzieniem, albo jakąś grzywną, albo no czymkolwiek. Czyli czyn zabroniony, czy każdy mój czyn, nasz czyn w pewnym sensie do nas wraca, tak? To, na co sobie zasłużyliśmy, to do nas wraca. Że wykonaliśmy taki czyn zabroniony prawem, o czym mówi Karta Sprawiedliwości, o prawie, organach ścigania i tak dalej, dokumentach, urzędach, to wróci to do nas, dlatego że sąd w postaci pani albo pana sędziego razem z ławnikami narzuca na nas taką, a nie inną karę. I my musimy zapłacić w taki czy inny sposób za to, co zrobiliśmy. Zapłacić finansowo albo w zupełnie inny sposób. Więc o tym mówi sprawiedliwość. Dlaczego zrobiłam taką długą dygresję i popłynęłam? Dlatego, żebyście zrozumieli, co mam na myśli. Jej misja życiowa była w sprawiedliwości, a komfort karmiczny ma w wierze. I jeszcze te wszystkie dodatkowo karty na różnych pozycjach, te takie bardziej duchowe, więc ja wysnuwam teorię, to nie jest wszystko, o czym ja będę mówiła w każdym moim odcinku dotyczącym portretów tarotowych w kontekście morderców, nie morderców, tylko osób zamordowanych i zaginionych, to wszystko ma, nazywam teorią, dlatego że poprzednich wcieleń nie możemy na 100% sprawdzić i ja już znając na tyle, siedząc w tarocie, że tak to nazwę, brzydko, umiem sobie wyobrazić, połączyć punkty, połączyć wątki i umiem sobie bardziej wyobrazić, czy intuicyjnie to wyczuć, że rzeczywiście tak jest, a nie inaczej, że czy tak może być, a nie inaczej. To nie jest niczym poparte, żadnymi dowodami, tylko po prostu to są moje teorie. Ja to nazywam teoriami, a nie wnioskami. To znaczy teorią wnioskami, można tak to nazwać. Więc wracając do tego, ta sprawiedliwość z misji, ten księżyc, jak ją wykonać, ten komfort karmiczny w wieży, to wszystko mówi mi, że Alicja w jakimś swoim poprzednim wcieleniu, może nie bezpośrednio wynikającym z obecnej daty urodzenia w tym życiu, tylko może z jakiegoś wcześniejszego jej wcielenia, ona musiała odpłacić w tym życiu za coś, co złego zrobiła właśnie w tym poprzednim wcieleniu, tak? Poprzednim czy przedprzedpoprzednim i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli komfort karmiczny mamy w wieży, czyli możemy to dwojako analizować. Albo ktoś w poprzednim życiu coś złego zrobił mi, albo coś złego ja zrobiłam komuś. A sprawiedliwość mówi o tym, idzie w tym kierunku, dostajesz to, na co zasłużyłeś. Czyli ja wysnułam wniosek i stworzyłam teorię, że Alicja jednak w jakimś poprzednim swoim wcieleniu musiała zrobić komuś coś złego, albo jakiejś grupie osób, albo po prostu potocznie rzecz biorąc być złym człowiekiem, że ona w tym życiu za pośrednictwem tej sprawiedliwości musiała spłacić ten, dajmy na to, dług. Chociaż jej karma nie jest na to obecne życie, nie była jakaś taka ciężka. Ona ma karmę w kapłanie. Kapłan mówi przede wszystkim o czystości i czystości charakteru i czystości krystalizacji jasnych myśli, między innymi. To jest osoba, która ma taką zdrową hierarchię wartości, zdrową etyczną mam na myśli, nie tylko zgodną z, powiedzmy, religią chrześcijańską, ale również z różnymi innymi religiami. Po prostu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, tak? O tym mówimy, jeżeli rozpatruje kapłana w pozytywnym sensie. Więc Alicja była kryształowym i dobrym człowiekiem na to wcielenie obecne.
Ale i dlatego wysnułam wniosek, że widocznie nie w poprzednim wcieleniu wynikającym z obecnej daty urodzenia, może wcześniej, była niezbyt dobrym człowiekiem i dlatego w tym wcieleniu jej dusza po prostu postanowiła spłacić w cudzysłowie ten dług, tak, żeby się wyzerowało, tak mówiąc kolokwialnie i brzydko. Ona ma jeszcze właśnie ten księżyc jako wnętrze, tak? Jako, tak jak ona, co jej w duszy drgało, co jej w sercu drgało, czyli podejrzewam, że gdyby nie wydarzyło się to nieszczęście w jej życiu, co się wydarzyło w 97 roku latem, to ona prawdopodobnie poszłaby, czy odkryłaby w sobie jakiś talent wrażliwości, ale takiej twórczej wrażliwości. To mogłoby być wszystko, wiecie, to mogło być jakiś talent do malowania, talent do taki, który ma się wyobraźnię, tak? Bo księżyc mówi między innymi o wyobraźni, czyli wyobraźnia jest środkiem do wyrażania czy ekspresji z siebie, czy swojego widzenia świata i ona równie dobrze mogłaby na przykład nagrywać na YouTubie jakieś filmiki, żeby wyrazić siebie, mogłaby też, powiedzmy, pisać jakieś opowiadania. Wszystko to, co się wiąże z taką twórczością, tak? Czy tworzyć na przykład jakąś muzykę, z tym wiąże się księżyc. No i przede wszystkim ogromna wrażliwość i taka niepewność, bo księżyc jest też taką niepewnością, taką ma przejaw takiej niepewności, może niepewności siebie też, chociaż nie wiemy, bo Alicja zbyt krótko żyła, ale niepewności pod tym względem, że nie wiem jak to nazwać, nie chcę teraz zrobić zbyt długich przerw. Dobrze, teraz przechodzimy do kolejnej karty, na kolejnej pozycji, która jest już kartą bardzo twardą i jest to karta śmierci. Ona kartę śmierci ma na pozycji talentów, błogosławieństwa wszechświata, z jakim urodziła się, przyszła na świat z konkretną datą urodzenia. I to kolejna jest, kolejne potwierdzenie tego, że Alicja po prostu musiało jej się to przydarzyć. To jest moja teoria, mój wniosek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ona spłaciła tą karmę tej sprawiedliwości w obecnym życiu, ma na pozycji misji i ma ten talent, czy dostała błogosławieństwo od wszechświata, talent w karcie śmierci. Karta śmierci również między innymi mówi do mnie osobiście w portretach tarotowych o tym, że dusza szybko inkarnuje. Czyli mówiąc w skrócie, osoby, które urodziły się 13 dnia miesiąca, danego miesiąca i potwierdza się to z innych pozycji w ich portrecie tarotowym, jest to dla mnie sygnał, że ich dusza bardzo szybko inkarnowała z poprzedniego wcielenia. Przyczyna tej inkarnacji, szybkiej inkarnacji, czasem jest widoczna w portrecie tarotowym, a czasem jest niewidoczna. Czasem trudno ją wytłumaczyć i zrozumieć. Natomiast Alicja ma tą kartę śmierci, tą szybką inkarnację na pozycji talentu, więc to, że jej, że musiała spłacić tą karmę w sprawiedliwości, tak? Ponieważ dokonała czegoś złego w jakimś tam swoim poprzednim życiu, wcieleniu, dusza musiała znaleźć się w takiej, a nie innej sytuacji w tym obecnym życiu, żeby spotkało ją to, co ją spotkało, żeby ta karma się wyrównała na zero, znaczy komfort karmiczny, żeby dusza osiągnęła, tak? Żeby to było na zero i wtedy dusza uwolniona, mówiąc tak kolokwialnie, żebyście mnie zrozumieli, mogła już spokojnie inkarnować do innego ciała, tak? Być może pod inną szerokością geograficzną, czy w ramach tej samej rodziny, jako, nie wiem, dziecko, kuzynki, kuzyna, no cokolwiek. Tego też nie wiemy tak do końca, dlatego że nikt tego nie zmierzył, nikt tego nie wie na 100%. To są tylko takie wrażenia osób, które zajmują się ezoteryką na co dzień, ale nie mam na myśli osób, które są pseudoezoterykami, tylko takimi naprawdę osobami
No z powołania, tak, między innymi. Dobrze, to było chyba wszystko o Alicji Baran. Jeżeli coś powiedziałam niejasno, bo ja wiem, że ja mam takie tendencje do dygresji, do pływania, dryfowania i dla mnie na przykład jest jasne połączenie różnych pozycji ze sobą, ale czasem osoby, które nie znają się na portretach połączeń kart, dla nich może to być niejasne i może im się zdawać, że o czym ta kobieta do mnie rozmawia. Więc jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to proszę napiszcie mi w komentarzu, ja wtedy Wam odpowiem i wytłumaczę, co miałam na myśli. Dobrze, mam nadzieję, że teraz tym razem nie stuka i nie puka nic, żadne duchy w filmiku, bo ja naprawdę nic tutaj nie słyszę, kiedy ja nagrywam. I mam nadzieję, że spokojnie będziecie mogli obejrzeć ten odcinek, kolejny odcinek. Teraz widzę, że ostrość jest lepsza niż na początku. No nieważne. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. Zapraszam również Was do oglądania poprzednich moich filmów o portretach tarotowych i nie tylko. Oraz kolejnych, które będą publikowane i nagrywane. To na razie.